Witam Was tutaj, cześć, czema widzonosz. I przed nami wjazd na stację metra Kabaty. Co to oznacza? Oznacza to, że za chwilę ten pociąg wyjedzie już w ostatnią podróż, bez pasażerów, bezpośrednio do stacji technicznej postojowej Kabaty i stamtąd już dalej do Kijowa, na lawetach w przeciągu najbliższych tygodni. Mam nadzieję, że podróż będzie dobra, a w Kijowie będzie dalej dobrze służyć. Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć i czema wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do metra. Znajdujemy się na stacji Młociny, gdzie jak widzicie na ujęciu właśnie wjeżdża pociąg rosyjski. Wcześniej radziecki i tak on wygląda. To jest seria 81, numer 07 tego pociągu i jest on pierwszym pociągiem, który wyjeżdża z Warszawy do Ukrainy. Jest podarowany w ramach daru od władz Warszawy, właściwie Warszawy, dla Kijowa, który ma zbombardowane metro i potrzebuje nowych pojazdów. Metro w Kijowie powiedziało, ile chcą pociągów i tyle pojedzie bezpośrednio z Warszawy. Ale posłuchajmy sobie ostatni raz, jak ten pociąg ruszał z Młocin. Na stacja Wałbrzysza. Ten dźwięk na pewno wszystkim pozostanie w pamięci osobom, które jeździły tymi pociągami. One będą w tym najbliższym czasie znikać. Część z nich właśnie jedzie na Ukrainę, część z nich będzie później wycofywana. Macie cały przejazd bezpośrednio od Młocin do Kabata w krótkiej relacji. No i ten tabor jest podzielony na dwie części. To jest tabor typu 81 i ten, który został dostarczony do Warszawy po 2008 roku. One się trochę różnią wizualnie w środku i zewnętrznie. Natomiast ten, który jedziemy tym konkretnym, jest takich wagonów 90 sztuk, to znaczy 15 całych składów. Szerokość wagonu to jest 2710 mm. Wysokość samego pojazdu nad główką szyny to jest 3600 mm. Długość wagonu to jest 19210 mm. A liczba drzwi z każdej strony to jest 4, czyli w każdym wagonie 8 plus 2 drzwi, dwie pary drzwi zazwyczaj w wagonach tych środkowych do przechodzenia pomiędzy wagonami. Szerokość drzwi to jest 1200 mm, masa wagonu 30 ton, pojemność wagonu to jest 200 ton, liczba silników w każdym takim pojazdu to jest 4 sztuki, no i tak mniej więcej wygląda. Sposób zasilania to jest oczywiście trzecia szyna, a maksymalna jego prędkość to jest 90 km na godzinę. Co warto jeszcze powiedzieć z ciekawostek, to jest to, że pierwszy tego typu pojazd nie pojechał w ramach kursu pierwszej linii metra z Wilanowskiej, tylko jeszcze przed otwarciem stacji bezpośrednio Wilanowska. Na początku pierwszy ruch tych pociągów był podczas przejazdów pierwszych z pasażerami jeszcze bezpośrednio w trakcie budowy w ramach pokazów, jak to metro będzie funkcjonować w przyszłości. I tak od 1989 roku były produkowane dla Warszawy bezpośrednio, poddawane w ramach daru od Związku Radzieckiego i kursowały w Warszawie cały czas. I cały czas kursują, choć będą powoli znikać. Ale trzeba powiedzieć, że miliony kilometrów przejechały. Ten konkretny, który odjeżdża, przejechał ponad 2 400 000 kilometrów w Warszawie. Całkiem dużo. A teraz usłyszmy jego ostatni wyjazd z Kabat w kierunku STP. Na koniec tego filmu jeszcze jest jedno ujęcie, jeden krótki materiał. Zapytałem się o parę pytań rzecznika prasowego metra, jednakże mój mikrofon nie nagrywał dźwięku, więc wybaczcie za jakość dźwięku. Anna Bartoś, rzecznik prasowy metra warszawskiego. To gdzie teraz te pociągi będą się znajdować i gdzie jadą? Pociąg 07, który zakończył dzisiaj eksploatację, w tej chwili zjechał na elektrowagonie zlokalizowaną na STP Kabaty i będzie stopniowo demontowane z nich te urządzenia, które są niepotrzebne do eksploatacji w metrze w Kijowie. Demontujemy m.in. elementy SOP, czyli systemu ograniczenia prędkości,
jak również radiołączność i czarne skrzynki, czyli rejestratory zdarzeń, a na czas transportu dodatkowo będą zdemontowane lusterka boczne oraz odbieraki prądu, tak żeby nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. Jak będzie wyglądać transport? Pociągi będą transportowane na lawetach, podobnie jak są transportowane do napraw głównych. Czy będzie jakaś uroczystość jeszcze wtedy? Ciężko mówić o uroczystości, ale na pewno o tym ostatnim przejeździe, a w zasadzie wyjeździe z Warszawy do Kijowa będziemy informować. Ile dokładnie takich pociągów wyjeżdża z Warszawy? Z Warszawy do Kijowa będzie transportowanych 10 składów, czyli tyle, o ile prosiło metro w Kijowie. Co się stanie z pozostałą ilością starszych pociągów w Warszawie? W Warszawie zostaje nam 12 składów. Z tych 12 składów zostaje na pewno na pamiątkę zostawiony skład 02. Jest on w całości złożony z wagonów wyprodukowanych w 1989 roku, czyli tych najstarszych, które otrzymaliśmy od Związku Radzieckiego. Pozostałe składy stopniowo będziemy wycofywać z eksploatacji. Zobaczymy w jakim tempie i jakim terminie, ale wszystko to zależy od tego, jak będą włączone do eksploatacji pociągi Skoda Warszawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No i to byłoby na tyle z tego filmu. Przepraszam Was jeszcze za ten jakość dźwięku, bo faktycznie nie włączyłem nagrywania na moim dyktafonie, tego z mikrofonu nic się nie nagrało, musiałem to ręcznie wyrobić. Ale na koniec macie pociąg, który będzie właśnie tym zabytkiem, o którym była mowa bezpośrednio, którym powiedział rzecznik właśnie metra. To będzie on, będzie zabytkiem i w środku wygląda już jak zabytek. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dzisiaj jeszcze będzie Kraków. Cześć!